Uczcili 36. rocznicę zbrodni lubińskiej. Mieszkańcy miasta, rodziny zmarłych, przedstawiciele lokalnych samorządów i działacze Solidarności wzięli udział w uroczystościach upamiętniających tragiczne wydarzenia z 31 sierpnia 1982 roku. Uroczyste obchody rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie. Po nabożeństwie wybrane delegacje przeszły ulicą Kopernika, zatrzymując się w miejscach, gdzie w 1982 roku od kul ZOMO zginęli Michał Adamowicz, Andrzej Trajkowski i Mieczysław Poźniak. Łączy nas to tak naprawdę, że nie chcieliśmy Polski podległej, że łączy nas to, że nie chcieliśmy to, żeby nam zabierano wolność. I to na pewno nas łączy i dlatego powinniśmy tu być obecni, bo my tu przychodzimy po to, żeby się połączyć tak naprawdę, a nie podzielić przecież. Wciąż pamiętamy, wciąż się spotykamy tutaj, w tych miejscach, gdzie wydarzyły się te właśnie, wydarzyła się ta zbrodnia lubińska, gdzie zginęli ludzie, którzy krzyczeli i mówili o wolności i zapłacili najwyższą cenę. Tradycyjnie jak co roku rodziny ofiar, samorządowcy oraz działacze Solidarności pod pomnikiem pamięci ofiar Lubina złożyli wieńce. Symboliczne czerwone róże składali również mieszkańcy Lubina. Był także czas na refleksje i wspomnienia. Wielkie przerażenie dla niektórych osób i zresztą wszyscy się chyba bali, bo akurat w tym czasie tutaj w Lubinie w mieszkaniu byłam. Kule latały, szyby wtedy były trzaskane, bo tutaj zaraz w tym bloku przy tym. To było coś okropnego, strzelali w kółko. To były bardzo ciężkie chwile. Jest coraz więcej nie tylko ludzi tych wiekowych, starszych, którzy te tragiczne wydarzenia pamiętają, natomiast bardzo dużo w tym roku było właśnie młodzieży i to cieszy. Ja myślę, że ta młodzież jakby zaczyna żyć historią swoich dziadków, swoich rodziców i chce jakby kultywować pamięć o tych wszystkich tragicznych dniach. Miałem wtedy 8 lat. Nam wydawało się, że to jest fajna zabawa. Biegaliśmy z demonstrantami, szliśmy z nimi, śpiewaliśmy piosenki. Było wszystko fajnie do czasu, aż milicjant zaczęła do nas strzelać. Wtedy zrozumieliśmy, że to nie jest zabawa i trzeba było ratować swoje życie, uciekać do domów. 31 sierpnia 2018 roku mija także 38. rocznica powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Solidarność. Przychodzi 1980 rok. Polski robotnik upomina się o swoją godność. Polski robotnik upomina się o wolność ukochanej ojczyzny. Polski robotnik nie bierze kamienia do ręki. W uroczystości brali udział również kibice i strażacy, którzy symbolicznie odpalili race. Szczególnie kiedy wykrzykiwali dumnie hasła cześć i chwała bohaterom. Uważam, że taka uroczystość jest coś bardzo wspaniałego, że celebruje się ją w dalszym ciągu i nigdy się nie powinno zapominać o tych dniach, bo to naprawdę było coś wzruszającego i strasznego. Dodatni wpływ będzie miał na to również właśnie wczoraj wyświetlany film premiera filmu Rykoszety. Ja wiem, że jeszcze nie wszyscy go obejrzeli, ale myślę, że jak niebawem go obejrzą, no to myślę, że i również będą jakby bardziej pragnęli poznać historię właśnie tamtych tragicznych dni. Rocznica zbrodni lubińskiej to dla mieszkańców Lubina i całego Zagłębia Miedziowego wyjątkowy czas. To czas zadumy i pamięci o tych, do których strzelano z ostrej amunicji w trakcie pokojowej manifestacji. Dzisiaj pamiętamy o tych, którzy tutaj zginęli podczas pokojowego marszu, podczas pokojowej manifestacji. Cieszy to, że tyle osób czci i pamięta o tym tragicznym wydarzeniu. Mimo upływu lat, zbrodnia lubińska dokonana 36 lat temu na twarzach świadków tragicznych zdarzeń nadal wywołuje łzy. Ja jestem dumny z tego, że przychodzą pokolenia, których tutaj nie było, bo nie mogły być, bo się nie urodziły tak wtedy. Ale że przychodzą, że przychodzi młodzież. Ja brałem udział w marszu. Nawet uciekałem przed zemowcami. Nawet mi się udało. To jest chyba nie do opisania dla ludzi młodszego pokolenia, co się wtedy działo, prawda? Oczywiście, no. Strach, panika. Tegoroczne uroczystości zakończył wielki koncert wolności, który upamiętnił nie tylko rocznicę zbrodni lubińskiej, ale i stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Mieszkańcom pomysł właśnie takiej formy uczczenia tej rocznicy bardzo się podobał. Doskonały, a jesteście, panie, przeuroczy. Ale tak ważne wydarzenia dla Lubina, zbrodnia lubińska i koncert, to dobre połączenie? Bardzo dobre, mnie się podoba. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba, jest pięknie. Lubin ożył? Tak, zrobili wszystko, myślałam, że nie będzie gdzieś jednąć, ale tu jest tyle miejsca, wszystko jest.
jak najczęściej. A jak najczęściej jest bardzo dobry pomysł, bo dzieci mają radochę też. Bardzo dobry pomysł. Miasto wyszło z inicjatywą, także no tylko się bawić, tylko aczkolwiek nie wiem. Duża impreza w rynku, tak jak tutaj było teraz nadmienione, bardzo dobra.